Punkt 10. Zapoznanie się z zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego. Sądzę, że radni zdążyli się zapoznać z tym pismem, ale wracając do niego, poinformuję, że wojewoda zastępczym zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Włoszakowice pana Leszka Jagodzika. Przepis artykułu 24 dnia 8 marca 90 kreuje zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, który uzyskał mandat. Wskazany przepis ma charakter bezwzględnie normy obowiązującej. Skutkiem naruszenia wskazanego zakazu jest wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku nawet jednorazowego naruszenia. Sprawa wykorzystania nawet jednorazowo mienia komunalnego przez radnych i konsekwencje wynikające z ustawy są Radzie znane, gdyż w tej sprawie podejmowano już wcześniej uchwały. Jeszcze może jakiś fragmencik. W przypadku, gdy gmina nie podejmie uchwały pozbawiającej mandatu radnego, a istnieją ku temu przesłanki, na wojewodzie ciąży obowiązek wydania stosownego zarządzenia zastępczego. Do wydania ewentualnego zarządzenia zastępczego potrzebne jest jedynie stwierdzenie, że radny wykorzystuje mienie komunalne gminy, który uzyskał mandat do prowadzenia działalności gospodarczej. I ostatnie zdanie. Wydaje się, to jest zasadne. Zarządzenie zastępcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. I mam teraz pytanie, czy korzystamy z możliwości zaskarżenia Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Kto jest za tym, aby zaskarżyć zarządzenie zastępcze Wojewody? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Przeciw najpierw. Kto przeciw? Raz przeciw. Kto się wstrzymał? 10-1. Moja propozycja jest taka, żeby realizować dalej program, a w międzyczasie przygotować projekt uchwały i wrócić do tego punktu później, żeby już nie przedłużać. Czy Państwo się zgadzają? Tak. Uchwała numer 37/337 2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 kwietnia 2018 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. Na podstawie artykułu 98a ust. 3 w związku z artykułem 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 90 o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw 2.17, pozycja 1875 ze zmianami oraz artykuł 3, paragraf 2, punkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to jest Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 1369, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 numer KM-1.4102.11.2017.21 stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Włoszakowice pana Leszka Jagodzika. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Włoszakowice do przekazania skargi do sądu administracyjnego oraz reprezentowania Rady Gminy Włoszakowice w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i udzielania dalszych pełnomocnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę przy jednym głosie przeciwnym.